może to nałóg, jeśli miłość jest przy mnie, bo wtedy mogę objąć w ramiona świat od miłości najszerszy, falą wezbraną, falą szaloną nienapisanych wierszy. Miła, ja płaczę, gwiezdny alkohol ma posmak przykry i cierpki. Fala powraca, sprzężąc ci koszul. To przykry, niemiły, to przykry. Wspaniałe występy artystyczne seniorów uświetniły coroczne spotkanie w domu dziennego pobytu Razem na ulicy Bończyka w Zabrzu. Zbliża się koniec roku. Jest to taki okres, kiedy dziękujemy, tak? Kiedy jesteśmy bliscy sobie nawzajem. Dlatego też seniorzy naszego tutaj dziennego domu pobytu Razem na Bytomskiej przygotowali taki krótki program wraz z podziękowaniami dla osób, które na co dzień nas wspierają przez długi okres czasu. A wiadomo, no tutaj na czele tych osób jest pani prezydent Zabrza, pani Małgorzata Mańka-Szulik i oczywiście podległe jej wydziały, naczelnicy, jednostki. Także dzisiaj gościmy przedstawicieli tych jednostek i chcemy podziękować za to wszystko, co otrzymujemy. Opieka senioralna bez wątpienia jest jednym z najważniejszych wyzwań samorządu, przed którym stoimy. I w zasadzie, jeżeli prześledzilibyśmy ostatnie lata, bardzo dużo się zmieniło. Staramy się te starsze osoby wyciągać z domów. Uważamy, że trzeba je socjalizować, a przede wszystkim trzeba im także dawać opiekę. Zwłaszcza, że ci, którzy zwykle się nimi opiekują, albo są aktywni zawodowo, albo niestety wyjechali za granicę, z czym mamy coraz większy kłopot. W związku z czym potrzeba jest taka, żeby takich ośrodków powstawało coraz więcej, więc sukcesywnie staramy się siatkę takich miejsc rozwijać. A dom dziennego pobytu Razem to rodzinna, ciepła atmosfera. Tu jest zawsze gwarno i pełno. No ja mam męża chorego, on godzina przychodzi tak za 28, to on już jest gotowy. W przedpokoju czeka, aż zobaczy, że auto przyjedzie i już leci do auta. On nie odpuszcza. No a ja przy nim, no oczywiście. Także super. Ten dom tutaj jest jakby domem zastępczym, bo docelowo będziemy na ulicy Bytomskiej 24. Ale tak jak nawet dzisiaj też rozmawialiśmy, dom tworzą ludzie, nie mury. I jest tutaj 30 seniorów, którzy wymagają wsparcia na co dzień, nie są samodzielni. Natomiast no, w tym domu czują się jak członkowie rodzin. I to jest ważne. I niezwykle istotne, że takie miejsca dla seniorów nie tylko mają otwarte drzwi, ale przede wszystkim serca.